pokażę teraz wizualne filmy z wczoraj, to co wczoraj omawiałem. Komputer podłączony. Niech nam żyje królewna. Urywek. To będzie, jest 6 części z drugiej części. Krótkie wyjaśnienie jeszcze do tego filmu. W części pierwszej jest przedstawiona sytuacja, król białych przygotowuje się do wojny. Ten pomysł się nie podoba jego żonie, królewnej, tutaj, i szuka pomysłu, jak go odwieść od prowadzenia wojny. Na tym część pierwsza polegała. A teraz widzieliśmy, że przyszedł jej pomysł specjalnej gry bojowej dla króla, gdzie może walczyć, ale bez przelewu krwi. I może to powtarzać. I to jest jej argument dla króla w kolejnych sekwencjach filmu, że możesz prowadzić ty, ile chcesz bitw, ale w prawdziwej wojnie umierają twoi żołnierze i jest dla kraju źle. To taki skrót tej sytuacji. I tu powoli dochodzą do prawideł rozgrywania szachów. To były te pierwsze kroki. Ta dziewczynka się nazywa Sara, ma duże kłopoty w szkole. Ten chłopiec to jest nowy uczeń w tej szkole, jego ojciec prowadzi antykwariat. Przybyli z innego miasta i zobaczyła ten komplet szachów i tak jej się spodobały te figury, tak się zafascynowała tym, że wyraziła chęć nauczenia się szachów. I taka to jest krótkie objaśnienie do tych sekwencji, które przed chwilą widzieliśmy. Teraz będzie pokazane, dlaczego szachy, to co wczoraj wspomniałem, badanie naukowe z Uniwersytetu Utrecht. Całe badanie to jest jak książka, gdzie są podane wszystkie ćwiczenia i wszystkie testy. To jest bardzo rozległe, po niemiecku to nie jest tłumaczone, po angielsku jest całościowy skrót tego. Może też tu ograniczę, żeby nie zabierać za dużo czasu, ale na najważniejsze rzeczy chcę zwrócić uwagę. PISA Show. Myślę, że wszyscy wiemy, co są badania PISA, które są przeprowadzane w szkołach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tak? One porównują głównie poziomy matematyki i również biologii, tego typu najważniejszych takich dla młodych uczniów dziedzin. Te wyniki PISA, tu jest po angielsku szok. Wiemy, co jest szok. Po prostu to były złe wyniki dla niemieckich uczniów. Te wyniki, które zostały opublikowane w tym WEN 2003, tak, w tym o, super, dziękuję. To już mamy pomysł. Więc ten szok PISA umożliwił propozycję dla Ministerstwa Kultury. Bo jak idzie dobrze, to ciężko coś zmienić, coś zrobić, tak? Ale te złe wyniki były bazą taką dla szachów, tą szansą. I mój promotor, ten twórca szachów szkolnych, pan Leringer, wykorzystał to. I byłem jednym z pierwszych, który widział to pismo do ministerstwa. W Niemczech są landy, tak? To jest państwo Niemcy, ale ma swoje landy. W naszym przypadku po niemiecku Rheinland-Pfalz, land ze stolicą w Mainz. To jest ten południowy rejon Niemiec z najstarszym miastem niemieckim Trier, czy niektórzy mówią Trevi. Dawna stolica letnia cesarzy rzymskich.
który w tamtym czasie był metropolią za czasów cesarza Konstantyna, który tam salę koronacyjną miał. Trier liczyło już wtedy ponad 70 tysięcy mieszkańców. Zapraszam zresztą do Trier. Planuję w tym roku zrobić tam turniej. Są pozostałości rzymskie, jest amfiteatr, są bardzo duże łaźnie Konstantyna, sala koronacyjna. No i jedna z najsłynniejszych bram wjazdowych, chyba najlepiej zachowana w Europie, Porta Nigra z łacińskiego, to jest czarna brama wjazdowa. Odpowiedzią na ten pizza szok było pismo pana Leringera. Spróbujmy szachami. Szachy bardzo dobrze wspomagają zdolności, które są pytane w tych badaniach PISA. Więc to pierwsza rzecz. Szachy znalazły szansę. Patrzmy dalej. Punkt 2. To badanie naukowe TRI. Tak? Rylant Pfalz, tutaj jest po angielsku przetłumaczone na ten Rylant Palatinate and Region. I ta szkoła została wybrana, Olewik, szkoła podstawowa, została wybrana razem z inną szkołą z dzielnicy Tryl, gdzie one leżą jedna trochę na górce, bardziej tam, gdzie winogrona rosną, a druga niżej, są w tej samej dzielnicy w odległości zaledwie od siebie 1,5 kilometra może. Chciano zachować mniej więcej poziom zaplecza rodzin, żeby to były starty takie równe tych szkół. Żeby nie było różnicy, bo gdyby wziąć na przykład tą, o której wczoraj mówiłem, trudną szkołę z północy Trier, to nie jest równy start. Tam są dzieci, rodzin z innych krajów. To jest coś innego, które już z językiem mają problem na starcie. Te szkoły są typowo niemieckie, z małą ilością obcokrajowców. Więc ten start, specjalnie wybrano te dwie szkoły. Ta szkoła Olewi. Okay. German School Chess Foundation to jest ta fundacja szachów szkolnych, tak, którą założył pan Leringer. Uniwersytet Trier, duży uniwersytet, ponad 20 tysięcy studentów, jeden też ze starszych w Niemczech, ma specjalny wydział do takich badań, Center for Psychological Diagnostic Assessment and Evaluation. Jest tam specjalna grupa, jest pani profesor od takich spraw, uznana, wszystko pasowało do przeprowadzania badań naukowy. Te materiały, które prezentuję, tu myślę pan Diwiak może rozprowadzać później. Ja to w mailu prześlę i to państwo możecie, nie musicie teraz robić notatek. Te wersje będą do pobrania. Te wersje będą do pobrania. Główne tematy, jakie do tych badań wybrano, koncentracja, inteligencja, z tym, że tu trzeba rozróżniać, inteligencję nie mierzy się w krótkim czasie. Na to potrzeba z reguły 2 lat szkolnych na przykład na inteligencję, to dłuższy okres. Spelling skills, to co mówiłem, to odbiór tej mowy, po prostu zrozumienie słów. I tutaj te elementy socjalne, o których wspominałem, integracyjne, zachowanie. Tak jak była inicjatywa u pani Merkel, u kanclerz Merkel, wprowadźmy szachy do szkół podstawowych i będą nasze place szkolne czystsze i no mniej będzie chuliganów, tak chcę powiedzieć, będzie, no bo to jest problem ciągle śmieci, no jest problem, tak, z tym, no jest ogólny problem. Takie to są pomysły tutaj z tymi szachami, jak gdyby.
było wiele testów, one są w książce opisane, dokładnie co dzieci, jakie ćwiczenia robiły. To są międzynarodowe testy, w Niemczech się nazywają VERA, to jest skrót 4 liter VERA, tak się nazywają. To są całe takie zestawy, mam w Luksemburgu, ale można mniej więcej zrozumieć, to tam chodzi o to, że pewne ćwiczenia, które dzieci robią, załóżmy jako pierwszoklasiści, muszą dobierać tam obrazki, żeby się logistycznie zgadzały. To są i na szybkość liczone, oczywiście właściwe dobieranie tych par, ale te testy są powtarzane w kolejnym roku, na ile dzieci poprawiły swoje wyniki, bo one już zapomniały, co robiły w tym pierwszym na przykład. Tak? Cała gama, to jest cała taka, to było bardzo dużo tych ćwiczeń robionych. Ja też tutaj mam, może krótko później pokażę, z tym, że są po niemiecku tylko. No ogólne podsumowanie, ale może pokażę przynajmniej z dwie tabele. Tu mamy tabelę koncentracji, bardzo ważny ten pierwszy dział. Tu widzimy ta TG. Co to oznacza? To jest grupa testowa, ta z szachami. A ta to jest ta kontrolna, która tradycyjnie jest. No i proszę popatrzeć Państwo, jaki tu jest wyraźny, zwyżkowy trend tej grupy z szachami. Widać go, startujemy, tak jak mówiłem, na starcie, punkt dla obydwuszku. Jeszcze na początku, bo się mówiło, to później trochę się wytłumaczyło o tym, że mimo wszystko jednak te dzieci z tej innej szkoły, z tej kontrolnej, Egbert, one bliżej centrum leży ta szkoła w tym kierunku, jednak okazało się przy dokładnym sprawdzaniu kartoteki tych dzieci, wyjaśniło się, że one były lepiej do szkoły przygotowane jednak. Wydawało się, że to startują od zera, ale to nie było do końca tak. Jednak sprawdzono później wykształcenie rodziców z tych dwóch szkół i się okazało, że jednak startowo ta szkoła kontrolna jednak z wyższego pułapu szła. I także to się dało wytłumaczyć, ale nie zmienia to faktu, że te dzieci z szachami potrafiły w wynikach testów, w konkretnych wynikach, to nie jest coś tam, że ktoś coś opisuje. To są konkretne testy z wynikami, z punktami, to wszystko się musi zgadzać. Ja pokażę jeszcze takie tabele tych testów może. I tutaj to taki pierwszy z brzegu przykład. Następuje wiele innych tabel jeszcze. One dotyczą później matematyki, ja tutaj nie chcę przedłużać tego, każdy może się później sam zagłębić w tym. Są kolejne tabele, bo jeszcze rozróżniano wyniki w grupie dzieci, które określono, że w ogóle są słabe w szkole, w innych przedmiotach, prawda? To od razu ich zakwalifikowano, że to jest ta grupa słabsza i dla nich odrębnie prowadzono statystykę. No i grupa tych dzieci, które już na starcie wyżej stały, bo z domu przyniosły lepsze wykształcenie, jak gdyby, prawda? To jeszcze to rozdzielamy. To jest ten achievement, czyli ta startowa sytuacja, ten performance taki. No i tutaj przychodzi dużo tych tabel. Ostatecznie są te kolorowe na matematykę też tu przychodzą. Tutaj nawet jest takie podkreślenie, że okazało się, że ta grupa z szachami generalnie porównano do średniej niemieckiej z wszystkich wtedy landów takich badań. Okazało się, że jak gdyby trzy razy lepsze były osiągnięcia tej grupy z szachami w stosunku do przeciętnej, tej średniej, tej fi kraju. Jak, to znaczy Niemcy jako całego, tak. To może tyle, jeszcze jak znajdę, to pokażę, bo to tylko żeby pokazać, jakie to były te ćwiczenia obrazowo. Tutaj podsumowanie, to co widzimy tutaj, ten advantage. Advantage
of chess for you, pupils, dla młodych, dla tych dzieci, dla tych uczniów. No to te wszystkie fakty, tutaj podsumowuje się, że tutaj jest też, że jest amerykańskie też badanie, że to się potwierdza, to co już też wcześniej już było znane, przed tym niemieckim. Ale to było ważne dla terenu Niemiec, dlatego że tam, powiedzmy, na tych amerykańskich czy z Nowego Jorku badaniach stosowano inne pryncypia tych badań. Tutaj były takie niemieckie, gdzie czarno na białym to było po prostu zademonstrowane. No i dlatego szachy, tak? To już z takimi wynikami później ja z żoną nie mieliśmy problemów w szkołach dostać zajęcia szachowe z dziećmi. Bo to jest opublikowane i to otworzyło. No i po tym piśmie pana Leringera Ministerstwo Landu zaleciło szkołom w ramach ich godzin, które pozaszkolne są, żeby robić szachy. Żeby robić szachy. Jak znajdę, to jeszcze później. I jeszcze póki jestem na tym akurat stiku, bo tamto to mam gdzieś indziej, to pokażę, co wspominałem. Tu jest po angielsku recenzja tych zeszytów, zresztą te, które tutaj akurat mi jeszcze zostały, są też do zakupienia, jeżeli ktoś chciałby je zakupić. Z tym, że część czeska jest tylko pierwsza. Tu są recenzje części pierwszej, drugiej, trzeciej. To jest taki nauczyciel roku, można powiedzieć, nauczyciel szachów roku, wybrany najlepszym nauczycielem w Niemczech w 2015 roku, a jednocześnie referent, taki referent do spraw szachów szkolnych. To jest taki człowiek, który w Niemczech jest bardzo ważny, bo jako pierwszy wprowadził program szachy jako przedmiot do szkoły średniej, do tej sekundary, do szkoły sekundary. Ale generalnie mówimy oczywiście o primere, mówimy o szkołach podstawowych. To jest ta recenzja, też przekażę to o tym. Natomiast tu pokażę tą grę solitaire. Ja tu mam opis niemiecki, ale chcę zademonstrować, na czym to polega, bo tu przykład jest akurat w wersji niemieckiej. Tak to wygląda, ta gra. Widzimy to, co wczoraj wspominałem, te 4x4 pola. Nikt z Państwa się nie spotkał z tą grą? To mnie trochę zaskakuje, dlatego że jest bardzo, przynajmniej w moim rejonie, jest bardzo rozpowszechnioną grą. W Polsce jest znana pod nazwą solo szachy. W środku są te figury, które tu widzimy w pudełku, bo ono jest przesuwane, to się przesuwa. Jest 30, w zależności od wersji, ja mam rozszerzoną z 40, czyli 80 zadań. Tutaj jest mowa o 60 zadaniach na 30 foliowanych szachownicach, które identycznie jak tu wyglądają. I tu się podsuwa pod przezroczystą pokrywę i te figurki tutaj mają swoje miejsca, takie wgłębienia są. I się wstawia tak, jak ta karta pokazuje pod spodem, ta szachownica. Ja pokażę przykład może. Oczywiście nie musi się tego kupować, tego zestawu. Wystarczy, że takie sytuacje ma się jeden oryginalny i można na normalnej szachownicy ustawiać te sytuacje na tym wycinku, prawda? Też można tak zrobić, nie? Bardzo inteligentna sprawa, która wspomaga taki program szachy w szkole. No i jest ambitne, bo są cztery stopnie trudności, te levels, cztery, i przechodzenie z jednego do kolejnego jest ambitne dla dzieci. Ja chcę powiedzieć, ja pokażę jedno z tych przykładowych zadań, wcale to nie jest takie proste i
ja nawet robiłem to, ale zapominam i jak za rok to robię, to muszę też się namęczyć, żeby znaleźć czasami rozwiązanie, ale dzieci są niezłe w tym, muszę przyznać. No tutaj nawet jest podana cena, akurat tych 19,50, przypuszczam, że znajdziecie to na pewno, będzie tutaj w Słowacji i za mniejsze, przypuszczam, pieniądze. Tak to wygląda w środku, to opakowanie, te figurki mają swoje miejsce, to jest przesuwane, tak, ta góra, i w środku są takie karty. Ta karta pokazuje jako wstęp, to może ja tu zademonstruję, na naszej szachownicy. To mamy tu pioneczka, tu mamy gońca i tu mamy skoczka, prawda? To jest ta sytuacja. Rozwiązaniem tego zadania, jeżeli pion idzie do przodu, czyli zawsze do góry, rozwiązaniem tego zadania jest pion bije gońca, w każdym ruchu należy coś zbić i pion bije skoczka. To jest rozwiązanie. To jest proste zadanie, tak jak mówię, z tej zielonej dla początkujących, bo kolorami jest to oznaczone, no ale tu pokażę inne, i to już proste nie będzie. Też jako przykład tutaj w opisie gry jest. Zobaczmy na kolejnych rysunkach, może poniżej jest pokazane, w jaki sposób rozwiązanie się odbywa. Król był w akcji, wynika, że nastąpiło wybicie tu, po czym kolejne zwolniła się wieża, wypobiła damę, tylko problemem będzie mimo wszystko ta wieża. No zobaczmy dalej. W kolejnym jest pokazane to bicie, wieża bije hetmana. Aha, ona już na początku pobiła, jako pierwszy ruch był. Okej, to teraz mamy, to już w tej chwili się sprawa wyjaśniła, to w tym momencie mamy tą sytuację. To był ten pierwszy ruch, że wieża pobiła gońca. I teraz wszystko się zgadza, aż do tego ostatniego bicia króla. Jasne, że jak w pozycji wyjściowej jest król, to on będzie ostatni ruch robił, bo tu zasady gry są w pełni stosowane. Króla nie wolno pobić. Czyli jeżeli ten król jest już pozycji, to on będzie wykonywał. On musi zostać na końcu jako ta ostatnia pierka, bo tylko jedna może zostać na końcu. Zasady gry dzieci naprawdę z pierwszej klasy nawet bardzo szybko tutaj wyłapują. No jest to inteligentne. Powiem, że mam bardzo dobre doświadczenia z tym. Jako forma taka uzupełniająca jest fantastyczna i chcę powiedzieć, że dzieci zaskakująco, zwłaszcza dziewczynki, były w tym dobre, nie wiem dlaczego, ale zwłaszcza dziewczynki, które miały kłopoty w ogóle, jak gdyby się wdrożyć w te szachy, jakoś tak trochę odstawały z zeszytem w tempie czy coś. I tak miały z tym troszeczkę, tym się im bardzo pomagało. Były naprawdę super w zajęciu się tym. Zakładne prawidła plakie. Słucham? Takie zakładne prawidła. To są prawidła szachowe. Tu są prawidła szachowe, jedynie jest to, że swój kolor, jeden kolor jest, chociaż można w różnych to ustawić. Ważne jest, że trenujemy bicie. Każdy ruch to bicie. Jest. So. We take every move one piece. OK? So, every move. Not this, we play this, take, and last move, and this is solution. I tu mamy to rozwiązanie i dzieci przy tym wszystkie te funkcje figur, które są potrzebne, w ten sposób w akcji bezpośredniej, bez, jak to powiedzieć, bez tego pustostanu, jak w partii szachowej. Bo w partii szachowej dochodzi do walki, ale ta akcja, te bramki, nazwijmy, tak, jak do piłki nożnej, do futbolu, te bramki jednak nie są w każdym ruchu, prawda? Tu jest żywa akcja, to jest bezpośrednio i ćwiczą, no fajnie ćwiczą, ale w
wpaść trzeba na konstrukcję, tu logika jest potrzebna przy ilości figur. To jak się zna rozwiązanie, super, ale jak się to początek widzi, którą zacząć z tej figur, trzeba pomyśleć, to tu jest cały system logicznego myślenia do tego. Też można bez kupowania tego zestawu sobie karty samemu zrobić. To dzieci, jak im się zadanie, jest grupa 8 dzieci, każde z dzieci chętnie zrobi 4 karty, nie ma problemu. I można zastosować właśnie, i to fajne jest, to są te małe gry. Wczoraj wspominałem o tym. Pusta szachownica, pełna przejrzystość. Pan Dziwiak wspominał wczoraj, tak, że dzieci potrzebują przejrzystości na początku, te końcówki. I tu mamy właśnie coś takiego. Tak? A przy okazji dzieci się uczą tej dynamiki. Tak? No świetne połączenie, że z kartami, które dzieciom są znane, najczęściej z UNO, dzieci znają, przynajmniej w Niemczech, UNO, znają memory, prawda? Karty dla nich są w ich świecie, to jest. No ja nie kupowałem tych zestawów, zresztą mój przyjaciel w Holandii to sprzedaje, dlatego że no, byłoby to obarczenie finansowe, no, nie są takie tanie te zestawy, po prostu. Stosowaliśmy zupełnie nasze normalne szachownice i normalne figury, które mamy, a po prostu poza szachownicą parkingi robiliśmy dla figur. Tak to robiliśmy, po prostu. Stosujemy zasady gry szachowej, zupełnie wszystko normalnie. Z tym, że partia się zaczyna dopiero jak jest szef, jak jest król na szachownicy. Bez króla możesz tylko kartę otwierać. A jak jest król, możesz nową kartę lub na szachownicy zagrać. Czy sobie podejmuje albo chcesz jeden? Dwa. Dwóch gra jak partię normalną. Zawsze dwóch gra. Biały, czarny. Jest normalna partia. Jest normalna partia. Taka krótka demonstracja. No jest to też fajne, dlatego że nie zawsze uda się zrobić parę dzieci, które się no, równe są na poziom, na poziom ten sam. A tą grą dzieci ze mną wygrywają, jak mają szczęście w kartach. Tak? Ale mimo wszystko muszą też pokazać, też, że umieją. Tak, muszą wykorzystać szansę losu też. No i teraz jak jest król, to już czarny mógłby w następnym ruchu wykonać posunięcie na szachownicy. Ale to, że ma króla, a drugi nie ma, to też jeszcze nie jest to nie jest jeszcze dla białego tak bardzo źle, bo on może w kartach dostać atakujące figury na tego króla i może stawiać szachami. Może zamatować, nie mając swojego króla przeciwnika. Tak. Jak będzie dobrze widział te ataki, prawda? Z Uniwersytetu w Trierze. Pokażę. Ta pani, która to jest wymieniona, profesor dr Sigrun Heide-Philipp, to jest autorytet w Niemczech, to jest osoba, która... Tu luty 2007, data to jest to podsumowanie, ale te testy się skończyły w lato 2006. Później to podsumowano, tutaj wydano taką książkę. Natomiast no, pokażę parę takich, co te dzieci robiły, nie? Co było badane, bo to myślę, że jest ciekawe. Przejadę szybciej, żeby mieć wyobrażenie. To jest tego dużo jest po prostu. Dużo wyrażeń fachowych.
Tutaj są daty testów i tutaj ten ostatni był lipiec 2006. Tak, czy widzimy tutaj przekrój czasowy. Zaczęto w roku szkolnym 2003. Tak, i tu były wszystkie cztery cztery klasy szkoły podstawowej. W Niemczech są cztery klasy szkoły podstawowej. Są najprzeróżniejsze tabele, ale ja chciałem pokazać, jakiego typu zadania. Otóż mamy jakiś taki przykład, dobór na logikę elementów obrazowych. To, co mi nauczyciele też podkreślali, jak mają być zeszyty dla dzieci, to ma to być dla oczu. Tak? Te dzieci pracują oczami, żeby ta nauka oczu była, spojrzenia była. Labirynty, też dopasowywanie tutaj do tej formy z dołu pasuje. Dobieranie par, takich samych, żeby porównania tu były. Co tu pasuje w ten brakujący? No takie typowe testy na inteligencję, na jakieś rozumowanie, prawda? To kilka takich przykładów, prawda? Co by tutaj do tych pasowało? Tu już idzie to po prostu w wertykali, tak? Idzie. Co by tu pasowało? No jasne, my wiemy, że to będzie to, ale to nie jest takie oczywiste dla dzieci, tak? To, co tu zaznaczam, tak? Na zasadzie rozciągania, tak? Czy tutaj kolejne takie... Więc to są całe naukowe zeszyty, tak? Które konkretne wyniki dają. To są konkretne fakty, takie, no po prostu, czarno na biało. Tu nie ma pola, że ktoś będzie coś opisywał i coś zmieniał. To po prostu jest konkretny wynik tego, nie? No masa tego było, to mówię, są całe zeszyty tego. Firma Berkeley jest znana, ma potężną arenę swoją. To jest finansowy instytut wydający karty bankowe. I dla mnie to jest super przykład pokazania, jak można po prostu pokazać wartość szachów, tak, na arenie. Tu się wypowiadają nauczyciele, nauczycielki, na końcu będą też uczniowie. Krótkie to jest, zwięzłe, tu mam po angielsku akurat. Odpowiadam na pytanie dlaczego. I like me. Clear. To jest też znana osoba, Malcolm Plain z Anglii, też taki twórca ruchu szachów. Szkoła to się nazywa Scholastic. Community. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani, finał się odbywa w Londynie w ramach tego dużego festiwalu, który na koniec roku jest. Ten Classic, London Classic Chess. I tam też ten finał znajduje miejsce. To proszę ten adres, który tu wypisałem, ten mailowy, chętnie udzielę informacji, jak to jest otwarta impreza. Każda szkoła może się włączyć. No wymogiem jest połączenie internetowe. No i to tyle tutaj. Nie
nie może tak być, że piłka nożna zabiera praktycznie wszystko. No nie może tak być. My musimy mieć sytuację, że dzieci wiedzą, kto to jest Carlsen, że dzieci wiedzą, kto to jest Nakamura, kto to jest So, Aronia. Mają nosić koszulki nie z jakimś Bayern München, tylko z szachistami. Nie może być tak, że piłka nożna, która słynie z kryminalnych sytuacji, tak, niedawno siedział w więzieniu ten Hennes, teraz Ronaldo powinien w więzieniu siedzieć. Nie chcę powiedzieć, że to są jacyś wielcy przestępcy, ale piłka nożna nie jest czysta. To nie jest wzorzec. To nie jest wzorzec dla dzieci. Piłka nożna. I chcę powiedzieć, że to nie są moje słowa. Powtórzyłem słowa pani minister z Luksemburga, jak piłkarze się zwrócili do niej, to była inna niż obecnie, to była jeszcze inna, to było ileś lat temu, chyba z 10-12 lat temu. Piłkarze napisali do rządu luksemburskiego podanie, żeby ich uznać jako sport zawodowy, bo oni będą reklamować Luksemburg na świecie. Bo to jest piłka nożna. Ale pani minister im odpisała, futbol się nie nadaje do promocji Luksemburga. Ja tylko powtórzyłem jej słowa. I państwo wiecie, że zostało do dzisiaj tak, że jest amatorskie. Nie ma ligi zawodowej piłkarskiej w Luksemburgu. Prawda? No i ta drużyna, no, jako amatorska oczywiście, nie ma jakichś sukcesów. To była ta odpowiedź, ja tylko powtórzyłem. Ale coś w tym jest, prawda? To nie może być tak, że to nam zabiera wszystko, tak? I że nagle dzieci się identyfikują z tymi sytuacjami. Znamy trybuny, znamy sytuację. No, nie może być tak, że przychodzi mecz piłki nożnej i to tam jakaś, nie wiem, druga, trzecia liga w Trier. I ja przejeżdżając główną aleją widzę z 50 aut policyjnych, tak, obstawy i tak dalej. No to chyba jest anormalne. To jest, no przepraszam, coś jest nie tak w tym, tak. My jako sport, jako szachy mamy tutaj dużą przewagę, ale jej nie wykorzystujemy. Nie jesteśmy w mediach, tak. No w Niemczech jest bardzo źle z tym, tak. Potrzebujemy profesjonalnych ludzi, którzy wywalczył, którzy to wywalczył, tak? Także tu trzeba podjąć to, żeby nawet dla dzieci, dla tych pokoleń, żeby to było pozytywne i żeby to poprawi sytuację po prostu w ogóle w społeczeństwie. Jako takim. Chciałem pokazać z treningu, bo też jest temat trening dla dzieci małych, jak ja to, powiedzmy, robię. Ja tutaj wyrywkowo tu pokażę mniej więcej. No więc te zeszyty stosuję również do treningu normalnego. To nie jest tak, że to tylko było w szkołach i tak dalej. To normalnie dla małych dzieci to jest ta baza też. Dokładnie tak samo. Jakie ćwiczenia konkretnie na szachownicy? Zademonstruję państwu parę takich sytuacji. Dziecko jest zainteresowane tym małym miastem. Interesuje go tutaj, co się będzie działo w tym miasteczku. Trzeba mu to przybliżyć jego rozumowaniem, jego światem, czyli tymi ulicami, tymi domami, tym głównym rynkiem i tak dalej. Opis szachownicy dla małego dziecka to dla mnie jest niesamowicie ważny, tak? Nawet później takie pytania, jak jeszcze nie widzi szachownicy, odwracam szachownicę, powiedz mi, dom na ulicy G7, tak? Jaki ma kolor, tak? Takie opisy, takie proste rzeczy, bo on, małe dziecko nie ma obytych oczu jak ktoś starszy, który w życiu ciągle pracuje oczami. On w ramach tego musi dobrą orientację dostać. Jak tej orientacji nie ma, to po prostu będą, jak to się mówi, accident, tak? Będziemy ciągle w tych wypadkach samochodowych, będziesz robił wypadki, żeby ograniczyć mu już na starcie, żeby tą orientację, żeby bardzo dobrze to swoje małe miasteczko poznał, stosuję tutaj po prostu konkretne ćwiczenia tego typu, że na przykład no, ustaw mi pozycję i mu dyktuję, załóżmy, trzy figury, czy w zależności od jego poziomu.
ustaw mi piona na A4, wieżę na D5. Proste ćwiczenie się, ale to jest prymitywne, co to za trening jest. A jednak, jak on sobie to znajduje, to A4 dla piona, tak? Załóżmy dla czarnego A4, czy tam dla wieży, to D5. Przyswaja sobie, coraz bardziej sobie przyswaja i poznaje te pola, one się robią, bardzo dobrze zna. To tak jak zwiedzanie dzielnicy, gdzie on mieszka, prawda, że zna te ulice i się orientuje. I ja podam brutalny przykład. Jeżeli się nie zna dobrze tych uliczek przejść, dziecko upadnie, potknie się na czymś. Znamy to, tak? Upadnie, zrani się. A jak bardzo dobrze poznał te uliczki, ilość wypadków maleje albo znika całkiem. I o to chodzi, bo on bardzo dobrze wszystkie, jest tylko 8 uliczek. Tych 8 uliczek jest i poznaje wszystkie dobrze, tak? Czyli jak ustawiamy jakąś pozycję i ja mu zadam pytanie, co się dzieje na ulicy A i on szuka na ulicy A, to jest zwiedzanie tej ulicy. To tak jakby szedł i patrzył, czy coś tam się dzieje, czy na ulicy B, tak? To są takie na poznanie szachownicy, no ważne rzeczy, które powodują, że dziecko się pewniej czuje, mniej wypadków robi. W szachach to nazywamy podstawianie figur albo pierek szachowych, piona lub figur. Można to mocno ograniczyć. W treningu z małymi dziećmi, mówimy tutaj o dzieciach ze szkoły podstawowej, o dzieciach, które mają 5, 6 lat, 7, 8, no powiedzmy do 10, ograniczmy to. Bo już dziecko 10 i wyżej, ono niekoniecznie szachami, ale generalnie już więcej ma obycia w ogóle na terenie. Generalnie życie już ma lepiej wyuczony wzrok, bo nauczenie patrzeć, bo my mamy oczy, tak? Ale się często spotykamy z tym fenomenem nie widział. Co znaczy nie widział? Ma oczy, nie widział. Co znaczy nie widział? Ale przecież to jest to samo, co mamy tę sytuację codzienną, że dziecko leci, nie popatrzy dokładnie i upadnie, tak? To jest ta sama sytuacja. On musi się uczyć wykorzystać oczy, tak? No i to podkreślam w tym treningu. Drugi element, który dla mnie jest bardzo ważny w takim treningu, to jest, żeby on zdawał sobie sprawę z wartości figur, tak? No najprostsze robię takie porównanie. Powiedzmy, zacznijmy od króla, tak? No jasne, nie będę tego ustawiał, bo szkoda czasu. 8 magnetów tu przyjdzie, tak? 8 możliwości. To jest siła maksymalna króla, tak? Jest w stanie kontrolować 8 punktów. Control about 8 squares, 8 fields, tak? Mamy to. 8, no to już powiedzmy ma zapisane 8, tak? Następnie weźmiemy królową. No 27 wyjdzie, nie będę teraz to wszystko ustawiał, tak? Wyjdzie 27. Co jest zapisane? Mamy 27, tak? Mamy 8, mamy 27, tak? No to załóżmy, ta siła figur to będzie tak wyglądać, że później ją uszereguje, bo na początku luźno, tam będzie 8 na początku, ale później powie, uszereguj teraz siłę gry. Nie? Co? I tu mamy 27, że ta, powiedzmy, ta dama, tak, będzie na tych 27 pól, tak. Na razie, no ten król tam będzie już przy końcu, załóżmy tych 8 tam nam wyszło, prawda. Mamy skoczka, który też będzie w tych 8, prawda, się mieścił, tak. Mamy gońca, no z gońcem to tam wyjdzie nam 13, no i mamy jeszcze tylko wieżę, tak. Piona. Piona to przyjmujemy jako tą wartość 1, chociaż z pionem jest skomplikowane tutaj. Tu trzeba powiedzieć, że ta wartość piona może być z uwagi na tą przemianę, ta ewaluacja tego piona, że tutaj daje strzałkę, że może rosnąć siła tego piona jeszcze. Nie jest określona, a wyjaśnienie dziecko rozumie, bo może się przekształcać. Może się przekształca. No i wie, że mamy 14, to wszystko znamy, tak? Ale teraz, jak on sobie to uszeregował, to wszystko, to dla niego jest przejrzyste w tym momencie, że ta dama jest najsilniejszą bierką w tym wszystkim. I dla niego to jest logiczne, bo
zobaczył na szachownicy w tym układzie, on to zrozumiał, że tak jest. Bo to jest abstrakcja, jak tylko mu się da konkretnie tylko te liczby, tak, które są. A skąd one się biorą? On nie bardzo, to jest obca wiedza, powiedzmy, a to już jest jego. Jak to zobaczył, sobie policzył, to jest jego. To już jest jego. To w nim, jak gdyby jest. Oczywiście zadają wtedy pytania, a skąd się wzięły tutaj, nie w dwójce to jest, skąd się wzięły tutaj na tych wagach te punkty, tak, które tutaj jeszcze dodatkowo w ćwiczeniach są, no to tutaj można sobie z tym poradzić takim prostym dzieleniem przez 3. Tak? Jak przez 3 podzielę, to widzi mi ten padama na 9. Tak? Te mniej więcej w zaokrągleniu wychodzą też, po, tak jak tutaj jest podane, no 2, 9, ale to w zaokrągleniu 3 dla dzieci wyjdzie. Tak? Tu z końcem największy problem jest tutaj. Daję tu wykrzyknik. No i tutaj wytłumaczenie dla gońca, dlaczego on spada na ten poziom niższy, to jest to, że on nie zmienia koloru pól. I to wystarcza tą mu wytłumaczenie. No rzeczywiście, on tylko połowę szachownicy dostanie, tak? Często zadają wtedy pytania, czemu wtedy nie jest o połowę zmniejszony? Wtedy by miał być 6,5, no i jak podzielę przez 3, to zejdzie na zaledwie 2 z małym jeszcze ułamki. Tak? Dlaczego jest? No to tu trzeba już się trochę nagimnastykować i mu wtedy jako dobre uzasadnienie podaje tą szybkość gońca jako auto, które się tak niesamowicie szybko przemieszcza i na podkreślenie to, co pan Dziwiak mówił, taki trzeci element tego treningu dla małych dzieci u mnie, to jest to, że stawiam te końcowe sytuacje, gdzie te siły figur od razu są ewidentne. Wczoraj nie dokończyłem, mamy zawsze po zakończeniu tych dwóch zeszytów, pierwszy turniej dzieci grają nie z pełnymi figurami, to jest turniej 8 pionów na 8 pionów. Bo tu w zeszycie 2 jest dopełnienie bicia w przelocie. I już jest zakończenie kompletu wtedy funkcji piona. Uważamy, że granie pionem jest niesamowicie trudne dla małych dzieci pionami. I tutaj po tym biciu w przelocie, potem en passant, mamy wtedy na zakończenie, bo te dwa tak naprawdę kończą wszystkie te reguły szachowe całkowicie. Trzeci to jest przygotowanie już do partii szachowej, normalnej w turnieju po prostu. Więc jak to robię? No bardzo prosto. Ustawiamy czarnego króla. Gdzieś go tam ustawiamy. Próbujemy tematy hetmanem, królem, tak? Dzieci wiedzą, że trzeba tego króla, to już mają tu z zeszytu, matowanie damą. To jest taka bardzo fajnie zbudowana cała historia. Trzeba poszeregować, jak koordynuje się króla z królową, żeby zamatować przeciwnego króla. Muszą numerki tutaj dostosować te krótkie dialogi i ponumerować, w jakiej kolejności się to odbywa. No i stąd wiedzą już, jak później w praktyce na szachownicy robią, że odcięcie króla wykonuje królowa, a później przy pomocy króla następuje to matowanie. Czyli no załóżmy tak, jak wczoraj było demonstrowane, już nie będę powtarzał, to z damą to odcinanie ustawiczne było. Nie? Pan Dziwiak to super wczoraj pokazał, że można w ten sposób zmniejszyć możliwości króla tu od tyłu i tam powiedzmy przesuwać króla do przodu. Tak? I znów można zmniejszyć tak, czy w tą stronę, żeby w tym rogu mata dać i to leci. Nie? Po prostu. W tym momencie nie mamy z tym żadnego problemu. Widzą potęgę hetmana. Zwierzom już matowanie jest problematyczne. Ono pojawia się w zeszycie 2 jest z dwoma wieżami. W zeszycie 3 dopiero już jest trudniejszy poziom tam wieżą zamatować. Też to już wczoraj było pokazywane. Nie będę się tu powtarzał. Natomiast tutaj wsparciem dla tego gońca i wartość gońca, no to jest sytuacja, gdzie dajemy dwa skoczki,
Ci próbują dać mata tymi skoczkami, też wiedzą, że trzeba ograniczyć tego króla. Niektórym się udaje przy słabej obronie, prawda? Ale w końcu przy poprawkach okazuje się, no nie udało się tymi dwoma skoczkami dać mata, tak? No to jeżeli zamieniamy te skoczki na gońce, prawda, na dwa białe gońce, tam je wstawiamy gdzieś tam w wersji początkowej, i, czy nawet to tak zrobimy, wszystko jedno. I udaje się naprawdę dość szybko zgonić króla, ograniczyć te bariery, porobić gońcami i tak dalej. Dzieci w tym momencie zaczynają zadawać pytania. No, dlaczego się udało dwoma gońcami, skoro tutaj jest podane, że trzy punkty ma i goniec, i trzy skoczek. Dwoma skoczkami się nie udało, dwa gońce udaje się dać tego mata, tak? No i w tym momencie mamy tą szansę, bo wiecie, jednak jest goniec trochę lepszy. No i wtedy kiwałem głową, no rzeczywiście, nie? Także te trzy punkty, to one wiedzą, że to jest zaokrąglenie, ale do dołu dla gońca. Że jednak gońce troszkę lepsze są niż te, ale przede wszystkim wtedy rozumieją, że nie można gońcowi na pół odebrać, że tylko połowę szachownicy kontroluje. Po takim ćwiczeniu jest już to w głowie u dziecka, że jednak goniec przez to, że połowę szachownicy, ale to nie można mu połowę punktów odebrać z tych 13. Coś mu się odbiera. To już nie musimy dokładnie definiować, czy z tych 13 3 czy 4, ale on już tutaj ma takie, no bo ja uważam, że dobrze jest iść w kierunku jak najbardziej, żeby dziecko swoje szachy grało. Ja ciągle powtarzam, taki trening taki frontalny, raczej mało tego robię, już w takim treningu, gdzie jest dziecko motywowane na szachy. Ten frontalny to robiłem w klasach, dla grupy, jako przeprowadzenie treści zadań, for these exercises. Ale już trening o tej formie, co mówię w tej chwili, klub, czy już dla umotywowanych, dla tych dzieci, które już chcą mieć wynik sportowy. O, tak to nazwijmy, tak. Małe dziecko, ale już w tym kierunku, tak. Ale ja uważam, że ono powinno jak najwięcej od siebie tutaj wpłynąć, a ja mu pomagam, ja mu daję tu. Także taki trening suchy, teoria, uważam, że mało tego daje, mało dawkuje teorii takiej. Ja daję wskazówki, natomiast bardziej staram się, żeby dziecko grało partię i na podstawie tych jego pomysłów z partii mu poprawki dawać. Z jego partii. Czyli taktyczne elementy, podwójne ataki, maty i tak dalej, ja się staram, żeby dziecko ze swojej partii dowiedziało się o tych motywach. Ze swojej partii, którą grał. Ja wtedy mogę mu pokazać, on to grał. On jest emocjami związany z tą partią. Moje doświadczenie jest takie, że z takich jego partii 10 on będzie lepiej to rozumiał niż ze 100 diagramów z zeszytu. Tak ja uważam i tak jest moje doświadczenie, jak to będzie z jego. Uważam, że małe dzieci powinny jak najwięcej grać, ale sensownych partii pod kontrolą, i staram się unikać bardzo szybkich partii. Staram się tego unikać. Miałem problem z Federacją Luksemburską, bo nauczałem dzieci w szkole europejskiej w Luksemburgu i oni robią już od wielu, od chyba 25 lat, to w ich pojęciu są szachy szkolne, robią chyba 4 turnieje w roku szkolne, gdzie wszystkie szkoły dostają zaproszenie i dzieci od pierwszej klasy do matury, do abitur grają razem w jednym kotle 10-minutowe partie. Ja powiedziałem nie,
te 10 minut, absolutnie ja nie wyślę dziecka, to ja uczę go, żeby on nauczył się myśleć, daję mu stop, a teraz mam go wysłać, gdzie on będzie płakał, bo się zastanowił, mu czas przekroczył. Tak ja nie mogę robić. Te 10 minut to może grać zawodnik z klubu, który już nie potrzebuje, bo on już dużą wiedzę ma i ma przegląd i ma oczy do tego. A to ci moi z tych szkoły to najczęściej to byli początkujący, beginners. Beginners, not advanced players. Okay. I to w takim nie może być. No akurat mój czas jak gdyby się kończy, ale na sam koniec mogę jeszcze ostatnie 2 minuty króciutko? Czy już? Jeszcze nie? No to super. To super, to jeszcze... Ja mam tyle tego wszystkiego, że jestem wręcz przeładowany. Nie, już niedużo, jeszcze bym pokazał tylko, jeżeli już dziecko ma tą całą armię, bo o tych końcówkach już wspomniałem, nie będę dalej rozwijał tego, bo chyba było zrozumiałe. Is clear why? So, now for accidents. Teraz pokażę króciutko, jak uważam dziecko mogłoby dobrze poznać tą krainę szachów. Jego oczy. Bierze. Jedna, a tu jest jedna, tu jest druga. I pionę mamy. Gońca. Hetmana już mamy. Tu już wszystko jest. Koniec. Dama, król, czarny już jest, tak, a teraz tylko skoczka. To miał być biały goniec, chociaż nie, to jest goniec. Tego jego małego miasteczka, który miałby dobre rozeznanie. No więc w tym momencie uważam, dobrze jest mu powiedzieć ten ruch. Dlaczego on jest polecany, ten ruch? Jak myślisz? Dlaczego ten ruch, myślisz, byłby dobry? No i on wtedy, aha, zobaczy otwartego gońca. On sam do tego dochodzi. Ja mu nie muszę mówić, że otworzyłeś to. On w zasadzie po tym ruchu, jak mu zadam takie proste pytanie, on sam widzi to. I on się cieszy, że sam to zobaczy. Niewielka pomoc, a już jego szach. To już jego szach, tak? No dobrze. Dzieci często grają o jedno pole, czy czasami jakieś dziwne mają takie o jedno tylko pole. Załóżmy tu. Czy coś się ciekawego wydarzyło po tym ruchu, który teraz biały zrobił? No, patrzy, czy jest jakaś akcja, coś się dzieje. No nie widzi, mówi, no nic nie widzę. No mówi, ma rację, dobrze zauważyłeś, no nic się nie dzieje, nie ma żadnej akcji, koncertu nie będzie. Tak? Okej. Okay. Jak myślisz, założył Michel, jak myślisz, który z tych dwóch ruchów byłby lepszy? Ten czy ten? No i on wie, on będzie wiedział już. Ale to już mu zostanie. To nie było narzucone. To już jest wewnętrzne. To jego szachy są, tak? I on rzeczywiście, tak. Teacher have right. Okay, tak. Rzeczywiście tak jest. No i teraz takie pytanie. Czy zauważyłeś, coś się dzieje? Jest jakaś akcja? Znaczy, trzeba tak trochę to słownictwo dla tego małego dziecka, takie jak gdyby proste, najprostsze, można powiedzieć, stosować są simple words. I tutaj mamy tego gońca, ale on długo nie będzie tego widział, o dziwo.
ale w końcu zobaczę. Ale jak już zobaczę, to już wie. I to nie muszę 10 diagramami mu to powtarzać, że takie coś jest. Tak. No i w tym momencie on ma do dyspozycji, nawet w kieszeni mi zostały te, zaznacz akcję. Poszukaj na ulicach akcję, tak? I on znajdzie ten ogień. On znajdzie ten ogień, że tu jest wypadek. Na ulicy B, przy domie numer 5 jest wypadek. Ogień. Czy może ktoś ugasić? Przyjedzie straż pożarna? Feuerwehr? No nie. Wypadek gotowy. Ktoś tutaj płonie, ten pion i nie ma pomocy, tak? Taka prosta rzecz, tak? Czy powiedzmy takie elementy, nie wiem, no prostą sytuację wezmę, pierwszą z brzegu, załóżmy tak, tak. Cały czas dziecko wie o tych wartościach maksymalnych, tak? No i zadaję mu dodatkowe pytanie. Jaka jest wartość, myślisz, w tej pozycji, załóżmy tego gońca? Czy on ma tą swoją dobrą wartość, tą maksimum? High performance. On tak patrzy, mówi nie, nie ma pełnej wartości. To który jest goniec lepszy, ten czy ten? I takimi prostymi elementami staram się, żeby dziecko swoje, takie już swoje miało, nie obcą wiedzę. I jak on później gra partię i my to kontrolujemy, bo on nie wszystko to od razu zrealizuje, tak, to przy tych partiach to się potwierdza, własnych partiach. No rzeczywiście mogłem lepiej, czy to, tak. Taki suchy trening dla małego dziecka w tym wieku, o którym mówię, nie uważam za... Są oczywiście, jasne, są dzieci z charakterystyki, które uwielbiają pracować z materiałem pisemnym. Z tymi są, takie są, ale większość nie. To jak ja rozpoznam dziecko, bo ja widzę, jak on robi, jak widzę, że dziecko weźmie, powiedzmy, ileś tam diagramów, ja widzę po 15 minutach, jeden zrobił wszystkie te zadania, a inny gdzieś tam tkwi przy trzecim czy tym. To już mam sygnał, jak pracować z tym i z tym dzieckiem. Oba są motywowane. Ja miałem taki przykład skrajny. Miałem dwóch mistrzów Niemiec w kategorii do 12 lat. Nie, wtedy był jeden z tych mistrzów Niemiec, tamten był później. Georg Mayer i Stefan Rach. Stefan Rach to był taki naturalny talent, ale tego nie chciał robić. On musiał grać. On musiał grać. I jemu trzeba było tylko dać to, co pasuje, to, co on uznawał jako, że jego szach po prostu. I to było super. I wygrał mistrzostwa Niemiec. Natomiast Georg był inny. On dużo sam chciał robić i on stawiał pytania. U niego było inaczej. On, jak miałem trening z nim, indywidualny, to czekała na mnie lista pytań, 5-10 pytań i konkretnie się pytał, co uważam. Załóżmy, taka pozycja to była jego ulubiona. On lubił zakryte pozycje, nie lubił otwartej walki i pytał się, jak jest z tym pionem, czy na pewno można tego piona zdobyć tutaj, bo nie był pewny, czy to można ten system grać. I ja, jasne, dla Stefana Racha, dla Stefana, w życiu bym nie polecił grania takiego systemu czarnym i powiedziałem, że on jest innym człowiekiem, on miał inne zdolności, inne szachy, tak? Natomiast dla Georga było to możliwe. To było możliwe, bo po prostu z charakterystyki można było mu tu pomóc i takie coś było dla niego możliwe. Także zakończę może takim prostym tym. Mówię, słuchajcie, znacie wartości figur. To już podzielone przez trzy, załóżmy te z tej dwójki, tak, z tego zeszytu.
znacie wartości, tak, że dama 9, później pod 3, skoczek, koniec 3. To są maksymalne wartości. Jakie wartości mają te figury, które tutaj są? They sleep in bed. Tak, na razie to one czekają dopiero na akcję. Nie mają tej wartości. Jak to dziecko, to ma porównanie, że to trzeba osiągnąć, a tutaj te figury, nie poszedłeś jeszcze do szkoły, leżysz w łóżku, to jaka jest akcja u ciebie? I to samo jest tutaj przecież na szachownicy, jak w życiu. Tak? Ty możesz dopiero coś działać, coś zrobić, jak wstaniesz, to możesz coś wykonać, ale jak leżysz w łóżku, to nie. I to rzutuje później na dużo takich ułatwień w graniu partii. Ale nie zmienia to faktu, że cała ta akcja z tymi polami zielonymi, tak, nadal pracuje tak jak w szkołach, nawet dla tych już, którzy wyniki mają, więc z tymi zielonymi na pewne pola, tak, i z tymi czerwonymi na pola zagrożone. Nadal to robię. Nadal to robię. Załóżmy, jak mamy taką sytuację, no weźmy najprostszą, załóżmy, weźmy taką sytuację, znaną wszystkim, przypuszczam, i dziecko ma znaleźć teraz ruch, który będzie ruchem atakującym. Jakie ruchy są atakujące i co zaatakować, prawda? No to już trzeba by mieć ideę. No i tutaj na ideę mam żółte, dlatego że w chessbase, w opracowaniach już dla bardziej zaawansowanych na ideę używam żółty kolor. To można sobie klawiaturą robić, ideę. No to wielu podaje tą ideę tutaj, nie? Że tu jakieś ataki, coś już kojarzą. Jeżeli coś ma być w tej pozycji zaatakowane, to kojarzą tu, może tu jeszcze pokazuję, tak? Jakieś tak. No jak jest całkiem fałszywa idea, to też mam taki już, że powiedzmy, jak to nie funkcjonuje, to powiedzmy, będzie takie coś, bez uśmiechu będzie, tak? Mam inny magnet, tak? Że to nie funkcjonuje, ten pomysł w ogóle, tak? Reasumując, próbuję, żeby dziecko od siebie doszło do tego ruchu. I chcę powiedzieć Państwu niesamowitą rzecz do takiej pozycji. Jak dostawałem, bo moi uczniowie to znają momentalnie, ale jak dostawałem po kimś, że przejmowałem, nie uwierzycie, w tej pozycji mało które z dzieci, i to już na niezłym poziomie gry, nie potrafiło znaleźć rozwiązania i nie znajdowało wygrywającego ruchu dla białych. Nieprawdopodobne doświadczenie. Moi uczniowie to na pamięć to znają, ale jak przyszło mi z innymi pracować, lub miałem trening kadry, powiedzmy jakąś tam grupę tych młodych dzieci, nie znałem rozwiązania tej sytuacji. Biały zaczyna i wygrywa, to wiemy, ale dzieci nie znajdowały tego. Nieprawdopodobne. I uważam, że nie było prawidłowo poprowadzone to początkowe szkolenie, bo to powinny znaleźć takie coś, ten atakujący w tym momencie. No biały wygrywa. Kto tu zgłosi rozwiązanie z Państwa? Prosty ruch? Tak? Dama D5. Queen D5. Prosty niby ruch się wydaje. Mało które z tamtych dzieci z innych grup znajduje ten najprostszy z prostych grup dama. Jest przegrana pozycja czarnych. To w tej chwili się zamienia i płonie, tak? To już jest ogień. Ugasić ten ogień może tylko skoczek, który za moment zostanie pobity przez tego gońca i znowu już płonie, tak? Czyli na razie to jest jeszcze zielone, ale niedługo będzie zielone. Ponieważ po otwarciu tej diagonali goniec tu wybije. Ta dynamika, nazwijmy to ta dynamika szachów, czyli to powiązanie wartości figur, już później, nawet po tym zmniejszeniu przez dzielenie przez 3, tak, tych wartości, i uważam, że jest krokiem milowym dla dzieci i zostawia ślady już później.
Czyli ten, uważam, dobry początek dla tego małego dziecka jest niesamowicie ważny. Niesamowicie ważny, bo on już koduje. On jest jak gąbka, on już koduje te pewne wartości. I to jest wyjście. I uważam, dobre wyjście. To zafunkcjonowało u takich bardziej umotywowanych tytułami mistrzach kraju, ale myślę, że to jest prawidłowe podejście. Ono przyszło do mnie z tej dziedziny pedagogiki, z tej pracy ze szkół. Wtedy bardziej się utożsamiłem z ciężko mi niektóre słowa już po polsku mówić, od 87 wyjechałem z Polski. Ale po prostu dla dzieci ich świat bardziej rozumiem. Wiele lat w szkołach podstawowych, pracy z dziećmi, jak również później też niektóre z nich przechodziły do klubów i tam dalsza praca z nimi. Bardziej je rozumiem. I understand more children of this age, 6 to 10 years. Okay. To takie moje zakończenie jest...